Dzień dobry, witam Państwa na antenie telewizji biznesowej. Dzisiaj temat bardzo ważny, temat, który prześledzimy na bazie case study, czyli konkretnego przypadku, o czym będziemy mówić, o mitycznych ETS-ach, systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, o tym czym jest to w ogóle uprawnienie do emisji CO2 i dlaczego może to być bomba atomowa z opóźnionym zapłonem, która jest podłożona pod. Polską energetykę i podpolskie spółki energetyczne. A dlaczego będziemy rozmawiać na konkretnym przypadku? Bo dzisiaj gościmy w studiu pana prezesa zarządu spółki elektrociepłownia Benzin SA, pana Marcina Chodkowskiego. Witam, panie redaktorze, witam państwa. I od razu wyjaśnię, że nie będziemy udawać, że z Marcinem się nie znamy i że jesteśmy na pan. No, znamy się od paru lat, w związku z tym udawanie tu, że jesteśmy na pan i się nie znamy, byłoby przede wszystkim nieuczciwe w stosunku do naszych widzów, dlatego no, będziemy zwracać się tak, jak zwracamy się do, si do siebie na co dzień, no, bo od paru lat się znamy, tak żeby wszystko było jasne też dla naszych widzów. Acz nie będzie to... Taka prosta rozmowa, bo z tego powodu, że się znamy od paru lat, też znamy wzajemnie swoje przekonania i jako, że będziemy rozmawiać o handlu emisjami, no to Marcin wie, że jestem raczej z tych bardzo proekologicznych, który ceni sobie cele polityki klimatycznej, no ale dzisiaj porozmawiamy o tym, czy te cele są osiągane w sposób właściwy, a przyczynkiem do naszej debaty, myślę, że jest to pierwsza z rozmów, z wielu rozmów o y, uprawnieniach do emisji gazów cieplarnianych, no, jest y, informacja y, z tego tygodnia, prawda? To jest ten tydzień. Z kiedy, poniedziałku. Z poniedziałku, kiedy... Mm, z wtorku. Dokładnie. Tak. tak w wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nałożył na będzie wytwarzanie kary w wysokości 247 milionów 800 tysięcy złotych kary za nierozliczenie w terminie uprawnień do emisji CO2, a właściwie nieumorzenie w terminie tych, tych emisji. Za rok 2020. Za rok 2020. No, precyzując naszą, naszą rozmowę, czy mógłbyś powiedzieć, jaka Spółka właściwie dostała tą karę, no bo też słyszałem takie dyskusje pełne niepokoju, że przecież EC Benzin jest, S.A. jest spółką publiczną notowaną na giełdzie papierów wartościowych. Czy to ta spółka właśnie notowana na giełdzie dostała karę? Szanowni Państwo, Karolu, nie. Spółka EC jest S.A., która jest notowana na giełdzie, a której prezesem zarządu jestem ja, nie dostała jakiejkolwiek kary i nie ma żadnego ryzyka, aby kiedykolwiek jakikolwiek organ nałożył jakąkolwiek karę jakby z tytułu emisji, dlatego że spółka matka, czyli ta, która stoi na szczycie grupy kapitałowej EC S.A., nie prowadzi jakiejkolwiek emisyjnej instalacji, więc nie jest uczestnikiem systemu ETS. W grupie kapitałowej EC S.A., Oprócz spółki matki są jeszcze dwie spółki córki, mówiąc tak obrazowo. Jedną z nich jest EC Benzin Wytwarzanie, spółka ZO z siedzibą w Benzinie. I To jest właśnie ta spółka, która ma instalację opartą o źródła węglowe, która jest należy do systemu ETS i na którą została nałożona kara. A drugą spółką jest spółka EC Nowy Benzin, za chwilę EC Benzin Czysta Energia tak się będzie nazywała, która jest spółką dedykowaną dla nowych inwestycji w grupie, które planujemy, które będą oparte o nisko bądź zeroemisyjne źródła wytwarzania energii. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o spółce ECE będzie Wytwarzanie. No dobrze, to już wiemy, kto dostał karę, ale za co jest ta kara właściwie i dlaczego taka wysoka? No mówimy o 248 milionach, to niespełna niespełna ćwierć miliarda złotych. Kara jest y, gigantyczna, y, tak bym powiedział. Tu brakuje pewnie słów, żeby oddać skalę. Najlepszym jakby takim punktem odniesienia tej skali jest odniesienie wysokości kary do wa wartości wszystkich przychodów spółki będzie wytwarzanie y, w, w, w już zamkniętych okresach. Tak? Przykładowo, tu posłużę się danymi które mam przed sobą, w 2020 roku łączne przychody za okres, gdzie jest kara, czyli kara jest za 2020. Łączne przychody ECB, NIM, wytwarzanie w roku 2020 wyniosły 150 milionów złotych. Czyli kara za rok 2020 jest o 100 milionów złotych większa od sumy przychodów spółki, na którą przychodów. została, no przychodów, o przychodów nie, nie zyskuje. Ja mówię o przychod sumie, wszy sumie wszystkich przychodów e, ze sprzedaży produktów, czyli ciepła i energii oczywiście, e, które, które zostały, które ta spółka poniosła. Czyli jakby to samo to już pokazuje pewną absurdalność tego systemu. Tak? E, I kara, to jest, to, to a propos wysokości. Natomiast kara jest za co? Kara jest za niespełnienie w terminie, to też jest kluczowa rzecz w terminie, to słowo, Obowiązku polegającego na tym, e, na rozliczeniu się z praw do emisji. Jakby, wygląda to w ten sposób, że każda instalacja, która mm, no jest oparta o źródła emisyjne, w naszym przypadku jest to głównie węgiel, chociaż nie tylko, ale przede wszystkim węgiel, znaczy w naszym, mówiąc, mówiąc, w naszym mam na myśli spółkę będzie wytwarzanie, żeby tu uniknąć wątpliwości. E, to ta spółka jest zobowiązana do każdej tony, od każdej tony spalonego węgla umorzyć. Dwa certyfikaty EUA, czyli dwa certyfikaty za emisję znaczy, CO2. Mówiąc prościej, rozumiem, że chodzi o to, e, bo mówimy o umorzeniu, też nie, nie tak. wszyscy mogą e, spe, specjalistyczną terminologią. Chodzimy, chodzi o to, że jak spalacie tonę węgla, węgla to musicie mieć uprawnienia do emisji dwóch, dwóch ton CO2, CO2 tak i jest. po prostu je umorzyć, czyli no. W ten sposób poświęcić spalić, można powiedzieć, obrazowo. Wiadomo, że to są certyfikaty elektroniczne, więc tak używam jest. dużej przenośni, ale spalić je razem z tym węglem. Tak, można by to tak dokładnie do, dołożyć do pieca, dołożyć, żeby, dołożyć żeby, do pieca, żeby, żeby tak? razem spalić certyfikaty i ten obowiązek umorzenia realizuje się. Ten, ta data jest dzisiaj inna, ale wtedy się realizował do 30 kwietnia roku następnego po roku emisyjnym. Czyli za wszystkie uprawnienia do emisji należało, roz, za 2020 należało rozliczyć do 30 kwietnia 2021 roku. Um, Okej, okay. a w, mam w takim wypadku pytanie, dlatego że jak nie roz, rozumiem, że kara jest związana z tym, że jeżeli ktoś nie rozliczy tego, mm -hmm. czyli do 30, wówczas 30 kwietnia, prawda? Tak, dzisiaj to jest 30 września to jest na niego nakładana kara. Czy ta kara jest w określonej wysokości, czy ona może być, mówiąc poprawniczemu, miarkowana, czyli jej wysokość może być dostosowywana do tego, Dlaczego nie zostały umorzone te certyfikaty, czy nie zostały nabyte po to, żeby je, jak powiedzieliśmy obrazowo, spalić w piecu razem z, z emisją? Czy są jakieś widełki tej kary? Ja zanim odpowiem na to pytanie, to chciałbym jeszcze, być może byłoby dobrze przybliżyć słuchaczom jeszcze absurdalność tego pierwszego, tego pierwszego obowiązku, czyli tego przedstawienia do umorzenia, bo to tak ładnie brzmi, że ktoś. Powinien umorzyć, no nie umorzył, no to ma karę. No nic dziwnego, trzeba było umorzyć, to by kary nie było, można by tak powiedzieć, i niektóre takie komentarze czasami się pojawiają. Tyle tylko, że problem się polega na tym, że ten obowiązek umorzenia, on jest w przypadku spółki ECB nie wytwarzanie, niemożliwy do spełnienia. Innymi słowy, państwo nałożyło obowiązek na spółkę, którego się nie da zrealizować. A dlaczego się nie da? Zrealizować? Nie da się go zrealizować z powodów ekonomicznych, z powodów jakby rynkowych. Dlatego, że jeżeli weźmiemy sumę przychodów, jakie są tylko i wyłącznie osiągane, wszystkie przychody, ECB, nie wytwarzanie z produkcji ciepła i energii elektrycznej, tak? bo te dwa dobra jakby wytwarza ten, ten podmiot. Co ważne. To jest jeszcze jedna ważna rzecz. Na sumę przychodów to nie jest tak, że ECB wytwarzanie ma pełen wpływ na to, jakie osiąga przychody. No bo można by powiedzieć, to sobie podnieście cenę, no to wtedy będziecie mieli więcej przychodów. Otóż tak to nie działa. W przypadku spółek, które świadczą, czy wytwarzają energię, czy ciepło, z uwagi na charakter, jakby, czy rodzaj tych, tych dóbr, które tworzą, mamy tutaj do czynienia z rynkiem regulowanym. I w przypadku ciepła, Mamy, czy ECB będzie co roku dostaje taryfę z Urzędu Regulacji Energetyki, która określa maksymalną cenę, czy tą cenę, którą dostanie za wytworzenie jednostki ciepła danej. Natomiast w przypadku energii elektrycznej e, przez cały ten okres do zeszłego roku, dzisiaj, chociaż z uwagi na przepisy mrożeniowe, de facto wygląda to tak samo. E, czyli mamy tak zwany rynek dnia następnego, czyli giełdę energii. I mamy, możemy tą energię sprzedać na giełdzie energii. Czyli nie mamy wpływu na, na wartość tego, co sprzedajemy. My tylko wiemy. Ile możemy wytworzyć? Czyli po stronie przychodowej mamy sufit, innymi słowy, tak? I teraz, jeżeli weźmiemy sumę przychodów, czyli to, co wytworzyliśmy zarówno po stronie ciepła, jak i prądu, pomnożymy przez tę e, taryfę, którą mamy urę, i przez cenę, którą uzyskamy na giełdzie, to nam daje sumę przychodów. Tak? I teraz jeżeli zestawimy tą sumę przychodów z kosztem tylko i wyłącznie e, paliwa, które służy jest niezbędne, żeby te ciepło czy tę energię wytworzyć, głównie węgla, i doliczymy do tego wartość czy kwotę, jaką należałoby poświęcić na to, żeby nabyć uprawnienia do emisji w odpowiedniej ilości, to już w 2020 roku się okazało, że mamy minus ponad 1,5 miliona e, straty. Tak? Czyli znaczy, że suma, co to oznacza, jeszcze może prościej. Jeżeli by się, Karolu, pojawił mi menadżer, na przykład tak jak w telewizji biznesowej, który przekona wszystkich pracowników żeby pracowali całkowicie za darmo, w czynie społecznym tak zwanym. Jeżeli się okaże, że sprzęt się nie psuje, kamery się nie psują, działają. Działają na powietrze, czyli nie na, nie na prąd. A jak nie działają żaden. na prąd, no to zakład energetyczny ten prąd daje za darmo, bo ceni misję telewizji biznesowej i, i, i uważa, że, że należy dawać prąd za darmo. Jeżeli by wszyscy, nie było po prostu żadnych absolutnie kosztów, ani utrzymania, ani nabycia sprzętu, tak. rozumiem. Ani kosztów Czy Czyli na przykład ko kotły by się nam nie psuły, tak. byłyby perpetuum mobile, pracownicy by w elektrocie pracowali za darmo, ochrona by pracowała za darmo, wszystkie inne koszty. Jedynym naszym kosztem byłoby tylko i wyłącznie węgiel i tylko i wyłącznie certyfikat, to i tak jesteśmy półtora miliona w roku 2020 na minusie. Ale to ciekawe, te dane wyglądają jeszcze lepiej w kolejnych latach. Bo w roku 2021... Już bylibyśmy na minusie 88 milionów. Przepraszam, nie 80, tylko 20, 6, 24 miliony. W roku 2022 na minusie bylibyśmy 70, prawie 74 miliony. A w pierwszych 9 miesiącach roku 2023 prawie 26 milionów. To pokazuje absurdalność systemu. To pokazuje, że to zobowiązanie publiczno-prawne do umorzenia jest w takiej wysokości, że ono jest niemożliwe do zrealizowania, bo jest powyżej przychodów, a gdzie koszty, koszty operacyjne chociażby w 2020 roku są na poziomie, czy były na poziomie e, prawie 60 milionów złotych. No to jeżeli dodamy jeszcze do tego koszty operacyjne, to pokazuje, że tam nie ma przestrzeni na to. Żeby, żeby dokonywać zakupu tych certyfikatów. Jest to po prostu niemożliwe. To jest trochę tak, żeby się posłużyć jakimś obrazowym przykładem. Wyobraźmy sobie znowu, że mamy, nie wiem, matkę samotnie wychowującą trójkę dzieci. I pewnego dnia e, rządzący danym państwu mówi tak. Szanowna Pani, od dzisiaj musi Pani płacić podatek dochodowy w wysokości 130% Pani wynagrodzenia brutto. Czy jak pani zarabia 10 tysięcy, to musi pani płacić 13 tysięcy, brutto 10 tysięcy, netto mniej, wiadomo, to musi pani płacić 13 tysięcy złotych podatku dochodowego. No to co to pokazuje? No To pokazuje, że się w ogóle nie opłaca pracować. Bo jakby nie pracowała w ogóle, to by nie zarobiła, ale nie musiała płacić. A tu praca generuje jeszcze większe koszty. I, i ta pani stoi potem przed takim wyborem. Albo zapłaci ten podatek, albo nakarmi swoje dzieci. Albo zapłaci podatek, albo. Wyremontuje kuchenkę, na której gotuje obiad. Albo zapłaci podatek, albo zainwestuje, nie wiem, w dom, czy za, za, zapewni energię elektryczną w tym domu i tak dalej. I teraz zarząd spółki ECB nie wytwarzanie stoi przed takim dokładnie analogicznym wyborem. Albo zapewni będzie działał dalej i zapewni e, możliwość czy ciepło mieszkańcom e, regionu, czyli zagłębia dąbrowskiego, bo przecież pamiętajmy o tym. Sam miałem taki epizod, w którym mieszkałem w bloku i y, pamiętam sytuację, kiedy było już zimno na dworzu, a zakład cieplny w mieście jeszcze nie grzał i ja nie mogłem nic zrobić, ja byłem po prostu bezradny. No nie dało, co miałem zrobić? Rozpalić ognisko w salonie? Mówiąc tak obrazowo? Ja wiem, że to brzmi już trochę strasznie, no ale taka jest prawda. Osoby, które są, na przykład mieszkają w blokach, czy nawet i w domach, ale korzystają z ciepła wytwarzanego przez sieć, one nie są w stanie sobie zapewnić w żaden sposób ogrzewania, tak? Dlatego to jest usługa o charakterze strategicznym i kluczowym. Więc zarząd spółki naszej zależnej bym ECB niż wytwarzania ma taki wybór. Czy prowadzić biznes i, biznes to jest może słowo nie do końca adekwatne w świetle tych danych, które powiedziałem, ale czy prowadzić działalność i e, zapewnić ciepło mieszkańcom, czy zapłacić pracownikom, którzy, to, e, którzy tą działalność prowadzą i realizują, czy dokonywać remontu, remontów infrastruktury, która jest konieczna do tego, aby funkcjonowała i, która, i której remont są konieczna aby była ciągłość produkcyjna. Na marginesie tylko dodam, że ze środków własnych w tym roku spółka EC będzie wytwarzania ponad 40 milionów złotych wydała na kapitalny remont turbozespołu, co pokazuje skalę tych remontów, czy może zapłacić, czy kupić certyfikaty CO2 celem ich umorzenia. To są tego typu wybory. Ja zaraz bym wrócił właśnie do tych remontów i nakładów na niskoemisyjność bo to, to jest rzecz, która mnie... Interesuje i nie ukrywam, też zafrapowała, kiedy rozmawialiśmy na tak zwanym poza anteniu. Ale zanim przejdę do tych inwestycji i tego, czy inwestycje na niskoemisyjne źródła energii na przykład obniżają konieczność kupowania certyfikatów emisji, to chciałbym uszczegółowić. Patrzę, bo to są dane z komunikatu, który, który wydałeś jako prezes. ECB i ten 2021 rok jest taki bardzo obrazowy. Eee, wasze przychody łącznie to było 240, zaokrąglając 241,5 miliona złotych. Tak jest. Od tych przychodów wiadomo, należy odjąć koszt zyskania przychodów w wysokości 81,5 zaokrąglając. Nie, to, to jest tylko koszt paliwa. 81 to jest tylko i wyłącznie koszt ja mówię koszt uzyskania przychodów w postaci zakupu tak. surowca paliwa. No, węgla. W waszym przypadku jest to węgiel, no, rozumiem, bioma, masa, biomasy. To to ale no, to, umownie powiedzmy, że, że jest węgiel. to węgiel, czyli węgiel węgla kupujecie za 80,5 miliona złotych. No czyli wychodzi, że odejmując tylko ten koszt paliwa jest 160 milionów na plusie. Czy jesteście jest. 160 milionów na plusie? licząc innych kosztów. To jest całka założenie ale idealnego Ale Z tego z tych 160 milionów macie na inne koszty, które są naturalne, czyli no to nie jest perpetuum mobile i jest, jest potrzebny prąd, pracownicy nie pracują w czynie społecznym, urządzenia się psują, a jak się nie psują, to wymagają konserwacji. Ochrony masa innych kosztów, które każdy, kto prowadził lub chociażby otarł się o biznes, wie, jakie to są. Jakie są koszty, ale nie macie tych 160, albo nie mielibyście tych 160 milionów, gdybyście zgodnie z prawem kupili um, uprawnienia do emisji, bo od tych 160 milionów, z tych 160 milionów, powinniście kupić certyfikaty za niemal 185 milionów. Tak jest, czyli więcej niż zostaje. Czyli Jeśli musielibyśmy z własnej kieszeni, kieszeni jakby, dołożyć prywatnie 20, dołożyć 20, 20, prawie 5 milionów, 24,5 miliona. 24 miliona. żeby kupić, nie licząc wszystkich innych kosztów. Tak Czyli jest. bez innych kosztów wy bylibyście na minusie no niemalże 20, 25 milionów. Bez innych kosztów, nie mówiąc już o zysku, no bo wiadomo, że oczywiście elektrociepłownia jest specyficznym rodzajem e, przedsięwzięcia biznesowego, no bo ona... Ma za zadanie no, być jakąś tam infrastrukturą krytyczną w zapewnieniu ciepła, no bo zapewnienie ciepła ludności jest rzeczą no, konieczną, tak, konieczną, no, ale poza wszystkim jak biznes no, musi wychodzić na plus, tak. I, no... No, przy tym zestawieniu, które przedstawiłeś, wynika z niego, że gdyby elektrociepłownia przestała jakiejkolwiek działalności, po prostu się wyłączyła i zostawiła, to osiągnęłaby lepszy wynik ekonomiczny niż kiedy pracuje. Była chyba taka, mogę mylić, się, ale chyba Kazik kiedyś śpiewał taką piosenkę, mogę mylić, ale chyba o jakimś górniku czy hutniku, który po iluś 30 latach pracy dokonano podsumowania jego pracy i okazało się, że lepiej by wyszło państwo na tym, gdyby w ogóle nie pracował i był bezrobotny. Tak? Bo to ile trzeba było dołożyć do jego pracy tam, gdzie była ona nierentowna, Okazuje się, że przyniosło szkodę i z, takim, z taką sytuacją mamy, rozumiem, do czynienia tak. w przypadku elektrociepłowni Benzin, ale to nie jest, znaczy nie jesteście odosobnionym przypadkiem. To, to jest jedno, tylko w odróżnieniu od Kazika, tak. my świadczymy innego rodzaju usługi. I te usługi są niezastępowalne. Nie możecie tego zrobić, bo ludziom musi być ciepło. Bo rozumiem, gdyby to była fabryka butów, z całym szacunkiem dla fabryk butów, to zamknięcie jednej fabryki butów nie destabilizuje rynku. Natomiast zamknięcie jednej tak dużej elektrociepłowni powoduje, że jest brak w systemie, którego się nie da za bardzo uzupełnić. To pokazuje, Karolu, znaczy przykładem tego jest ostatnia. Awaria, jaką mieliśmy dwa tygodnie temu, już praktycznie, w wyniku której nie byliśmy w stanie do systemu podać tego ciepła, które normalnie podajemy w tym okresie. I pomimo tego, że temperatury były tylko na poziomie około 0, plus minus 1 stopień, to mieszkańcy sosnowca alarmowali, że mają zimno w mieszkaniach, są niedogrzani i przez około tygodnia mieli trudność z uzyskaniem jakiejkolwiek temperatury. To pokazuje, jak ważną funkcję, jak ważną misję realizuje elektrociepłownia, będzie jaki jest ważnym elementem na mapie strategicznej, no, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Zresztą, nie trzeba tego chyba mówić, wystarczy odrobić lekcję z wojny na Ukrainie i zobaczyć, co Rosja czy, czy, czy Władimir Putin kazał robić swoim wojskom, niszczyć infrastrukturę Krytyczną, niszczyć infrastrukturę elektrociepłownię, niszczyć elektrownie, po to, żeby właśnie w ten sposób destabilizować, destabilizować kraj. To pokazuje, jak ważnym i strategicznym elementem w systemie jest w ogóle społecznym elektrociepłownia. Okej, okay. natomiast w tym momencie ja trochę pobawię się w adwokata diabła, mianowicie z Twojego komunikatu wynika, i tak jak mówisz, że ten 2021 rok, żeby, żeby było łatwiej na nim operujmy. Za 185 milionów niemalże musielibyście kupić yy, uprawnienia do emisji. Ja wczoraj przygotowując się do programu pobieżnie, bo nie da się inaczej zapoznałem się z tym całym systemem handlu emisjami, z tym w ogóle uprawnieniami do emisji, y, systemem mam tu zresztą cudowną, fantastyczną y, ustawę o y, systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, szczerze polecam. Do poduszki szybciej się zasypia, niż jest to w ogóle możliwe. Oczywiście, zanim człowiek sobie uświadomi, do czego to może prowadzić, i że może to doprowadzić do tego, że kiedyś będziemy usypiać po prostu w zimnym mieszkaniu. Trudnie się zasypia. Ale no, przecież nie jest tak, że wszystkie uprawnienia do emisji, jako elektrociepłownia, musicie kupować. Jest kula tak. darmowych, darmowych uprawnień do emisji. I e, dlaczego, w, czy od tej kwoty są odjęte, są w niej uwzględnione te darmowe uprawnienia do emisji, tak. czy te darmowe uprawnienia do emisji Wam, no nie wiem, nie wystarczają? To właśnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba pokazać skalę, tak? W dużym uproszczeniu, ale żeby nie gmatwać za bardzo obrazu. Tak jak powiedzieliśmy, do jednej tony spalonego węgla musimy... Kupić i przedstawić, nabyć, wejść w posiadanie, a potem umorzyć dwa certyfikaty CO2 tak? do jednej tony. E, mniej więcej elektrociepownia będzie, żeby zrealizować tą misję, to zadanie, które, które ma, zużywa około 200-230 tysięcy ton węgla rocznie. Czyli, jeżeli pomnożymy to przez dwa, to nam wychodzi liczba certyfikatów. Czyli powiedzmy. Co najmniej 400 tysięcy, 400, taka... 450. Tak. 460. Weźmy 460. Dolną, dolną, Niech będzie 400 tysięcy. Tak, nie, nie mniej niż 400 tysięcy certyfikatów. No i przykładowo, mam dane za 2021 rok, jak już mhm. chciałeś się do niego odwołać, to w 2021 roku otrzymaliśmy 26 tysięcy darmowych certyfikatów. Z 400 tysięcy. A pozostałą, czy różnicę między 400 tysiącami a 26 tysiącami musimy sami zabezpieczyć, czy to na rynku tak zwanym wtórnym, czy na rynku pierwotnym. E, czyli to na aukcji, którą re, organizuje e, emitent tych certyfikatów, czy to odkupić od innego uczestnika systemu ETS. To pokazuje skalę. Ale w 2022 roku i w trzecim tak samo e, ta pula się zmniejsza. I za 2022 rok pula darmowych certyfikatów dla ECB wytwarzanie to było już tylko 16 tysięcy certyfikatów, dokładnie 16107, a za 2023 to jest 15682. I w kolejnych latach też spada. A liczba czy ilość węgla, a tym samym ilość certyfikatów ogólnie się nie zmienia. Ona jest dokładnie na tym samym poziomie. Czyli mniej dostajecie darmowych, więcej musicie kupić. Więcej musimy kupić, tak? I, a jeżeli tego nie zrobimy, to dostaniemy karę. Z tego, co mówisz, wynika, że w 2020 było źle, w 2021 było źle, a będzie tylko gorzej. No Będzie tylko gorzej. Bo będziecie mniej dostawać tych darmowych certyfikatów. To jest czyli jeden powód. Musicie tak. Jednym powodem jest tak. to, że, że zmniejsza się pula darmowych certyfikatów. Drugim powodem jest to, że cena certyfikatu systematycznie rośnie. Ta cena nie stała. To wynika ze sposobu handlu tymi certyfikatami, znaczy z sposobu dystrybucji certyfikatów. Jak sama nazwa wskazuje aukcja, czy rynek wtórny, giełda. No ma to do siebie, że mamy, yy, no, mamy yy, znaczy cenę certyfikatu reguluje re, yy, mechanizm popytu i podaży. Jeżeli mamy ograniczoną podaż, bo liczba certyfikatów emitowanych jest znana, jest wiadomo jaka. A mamy nieograniczony popyt, w sensie każdy może nabyć certyfikat, to to powoduje, że jest o wiele więcej chęt Nawet yy, może nabyć taki certyfikat podmiot, który nie ma nic wspólnego z wytwarzaniem energii. Można nabyć... może go nabyć jako Papier wartościowy, y, z nadzieją, że jego, że wartość tego papieru wartościowego wzrośnie i na przykład nie wiem, po miesiącu czy po dwóch mi miesiącach odsprzeda go z zyskiem. On ma praktycznie pewność, że ta wartość wzrośnie, bo jeżeli mamy podaż ograniczoną, a y, twórca systemu y, deklaruje systematyczne zmniejszanie puli certyfikatów w kolejnych latach. To w sposób oczywisty prowadzi do wniosku, kierując się jakąś elementarną logiką, że ta cena będzie rosła. Według prognoz, które są na kolejne lata, ona no może dojść do 150 euro za certyfikat. Dobra, to ja mam teraz pytanie, mając na uwadze moje silne przekonania o konieczności dbania o klimat i o środowisko. Z tego, co mówisz, mamy nie wiem, podmiot X, który kupuje. A, 100 tysięcy, 100 tysięcy dużo. No, dajmy 100 tysięcy, żeby, bo jest bogaty. Kupuję 100 tysięcy certyfikatów za kwotę Y. Mm -hmm. 100 tysięcy razy 100 euro. Trzeba pomylić. No, ale, no, ale kupuje, żeby zarobić. No, oczywiście. Dobrze. Kupuję 100, yy, dla równego rachunku, kupuje jeden certyfikat za 70 euro. Tak jest. Wpłaca do systemu, zakładając, że kupuje, bo może go kupić na rynku pierwotnym, no, no w każdym razie wpłaca do systemu 70 euro. Ale on nie wykorzystuje tego certyfikatu, tylko kupuje go po to, żeby po pół roku odsprzedać Wam. Albo innej elektrociepłowni, albo innej spółce, która emituje po prostu, tak. bo to nie tylko elektrociepłownie. Też no. nie, nie możemy zapominać o tym, że nie mówimy tutaj o w sumie niewielkim rynku elektrociepłowni, jeśli chodzi o liczbę, tylko o, o wszystkich zakładach produkcyjnych, które emitują gazy cieplarniane. Ale powiedzmy, że kupuje ten... Jeden certyfikat za 70 euro po to, żeby po pół roku odsprzedać go na przykład wam, czy innej elektrociepłowni za 90 euro. Czyli zyskuje na tym 20 euro. No, jest, jest to jeden z możliwych. No dobrze, ale czy, to jest, czy te 20 euro zysku na tym certyfikacie w jakikolwiek sposób jest powiązane z celami klimatycznymi? no bo, się, no bo ja że nie tym, jest no bo, no bo ja w tym momencie powiązamy. no bo ja w tym momencie rozumiem że podmiot X który jest y, graczem no, jest traderem no, nie Dokładnie. chcę używać y, słowa spekulant, spekulant bo zostało mu y, złe konotacje przypisane w, w Polsce więc y, powiedzmy no jest traduje traduje tymi, y, tymi certyfikatami czyli 20 Euro to jest jego, jego zysk, który może wydać dowolnie w tym na cele nie tylko niepomagające klimatowi, ale szkodzącymi, szkodzące klimatowi, bo na przykład zostanie wydane ten podmiot na prywatne odrzutowce dla, dla tej spółki prezesu zarządu. tak? Można sobie wyobrazić taki scenariusz znaczy ja, ja chciałbym jeszcze może, zanim się do tego odniosę bardziej na wprost. To powiedzieć jedną podstawową rzecz. To nie, przecież to nie jest tak, że spółka ECB nie czy ECB nie NSA jest przeciwna transformacji energetycznej. My absolutnie nie jesteśmy przeciwni transformacji energetycznej i nawet gdyby, zresztą zostawiając na boku w ogóle dyskusję na temat e, polityki klimatycznej, na temat celów tej polityki, nawet gdybyśmy na potrzeby naszej dyskusji przyjęli, że są doskonałe, idealne i w ogóle są świetne, tak? Ja do końca tak szczerze nie uważam, ale nawet gdybyśmy tak przyjęli, hipotetycznie, to niech tak to... Nie jest to przedmiotem naszej dyskusji, niech tak okay, ale przyjmijmy... Ja, ja nie dyskutuję tak. dzisiaj o tym, czy należy dokonywać transformacji energetycznej, bo co, z tym się absolutnie zgadzam, ale dyskutuje o tym, czy dyskusja nasza jest o tym, jak dokonywać tej transformacji. I czy przypadkiem nie jest tak, że mając na sztandarach doskonałe ideały, e, szczytne cele, my wylewamy dziecko z kąpielą, mówiąc kolokwialnie, i, i y, doprowadzimy do tak zwanego zaorania w cudzysłowie całego sektora energetycznego. Bo do, dochodzi tutaj do pewnych błędnych kół, tworzą się błędne koła. Mając na uwadze system ETS, jak on funkcjonuje, on prowadzi do powstania tak zwanych błędnych kół. Wracając do tego przykładu tej, 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 tej matki, yy, samotnie wychowującej trójki dzieci, żeby dodać pewnej dramaturgii tej sytuacji, bo to, jest też pewne, to pokazuje skalę odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa, takiej samej, jak odpowiedzialność na takich podmiotach jak ECB będzie wytwarzanie. Jeżeli państwo mówi tak, nakładam na ciebie daninę publiczno-prawną, czy obowiązek publiczno-prawny, może bardziej, który jest niemożliwy do zrealizowania, a jak go nie zrealizujesz, to jeszcze ci obciążę karą. To jest mniej więcej taki układ, to jest taka propozycja dla nas, i to ma na celu e, niby stymulowanie przedsiębiorstw energetycznych do tego, aby dokonywały transformacji energetycznej. Tylko ja się wtedy pytam, za co ma dokonać tej transformacji energetycznej. Gdyby było tak, że na przykład kwota przeznaczona na nowe nieemisyjne czy niskoemisyjne instalacje obniża zobowiązanie do umorzenia certyfikatów, to miałoby to jakiś sens. Byłoby to jakimś czynnikiem stymulującym. Gdyby było tak, że te środki, które są pozyskane z tych certyfikatów, są przeznaczane na programy, nie wiem, rządowe czy jakiekolwiek inne w całości i z tych środków są jakieś granty udzielane dla najlepszych pomysłów, projektów, które właśnie mają na celu e, tworzenie takich instalacji, to też to miałoby jakieś ręce i nogi. Natomiast tutaj tak to nie działa. E, więc powstaje pewien błędne koło. Bo jeżeli my tego certyfikatu nie umorzymy, no ja, ja podam przykład może jeszcze inaczej ze swojej perspektywy, do zarządu ECB zostałem powołany dokładnie w końcówce maja tego roku. I zastałem spółkę zależną ECB wytwarzanie w takim stanie, że do momentu mojego powołania, w 20 2020 roku nie dokonuje, czy nie rozlicza uprawnień do emisji, bo po prostu zwyczajnie nie ma z czego tego rozliczać. I jest to po prostu niegospodarcze, nielogiczne, nie nieracjonalne, nierynkowe. Znaczy nie rozlicza, nie nabywa tych... Nie nabywa. Nie nabywa, znaczy nie rozlicza nie co. I też nie rozlicza. No i nie rozlicza też w konsekwencji, bo rozumiem, że nie nabywa tych, tych uprawnień do emisji. Poprawnie się nie, nie zrozumiałem, bo po prostu nie ma za co i musiałaby, nie wiem, ograniczyć, czyli tego węgla... Musiałaby kupić na przykład połowę. No ale jakby kupiła połowę węgla, to otworzyła mniej ciepła mniej i, połowę mieszkańców, i byłoby mniej, połowę mieszkańców na przykład by marzło, albo byłoby, albo wszyscy byliby niedogrzani. No. no to już mniejsza o to, tak? I teraz co się dzieje dalej? Tam jest jeszcze kolejny mechanizm, hmm. o którym trzeba wspomnieć. Czyli jeżeli ja chciałbym teraz, na przykład, mówię tak, dobra, to co było, to, to było, odcinam grubą kreską. I ja od momentu mojego powołania do zarządu, jakbym był na przykład w zarządzie wytwarzania, tak, no, z mojej perspektywy jakby nie, 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 za to nie odpowiadam, ale prezes spółki wytwarzania mówi tak, od tego momentu, czy ja mówię z perspektywy grupy kapitałowej, od dzisiaj chcemy płacić te certyfikaty. Co co się okazuje? Okazuje się, że to tak nie działa, że my najpierw musimy zapłacić wszystkie yy, uprawnienia umorzyć za rok 21, wszystkie za rok 22 i dopiero wtedy mogę przedstawić do umorzenia uprawnienia za rok 23. Co więcej, co więcej, to jest jeszcze lepsza tutaj kwestia. Nawet gdybym dzisiaj, nie wiem, trafi się jakiś szalony milioner, który jest fanem systemu ETS i powie tak, ja wam w daję, nie wiem, dziesiąt czy tam 100 milionów euro po to, żebyście umorzyli wszystkie zaległe certyfikaty, tak? To co to oznacza? Czy to nas to zwalnia z kary? Nie. To nas nie zwalnia z kary, bo w świetle komunikatu chociażby rzecznika prasowego Śląskiego WIOŚ w świetle tej interpretacji przepisów, jaką, jaką przedstawiają urzędnicy, to oni i tak nałożą na nas karę i tak. Czyli poczekaj, gdybyś, gdyby spółka chciała rozliczać na przykład za rok 2023, no bo jest czas na umorzenie tych certyfikatów do 30 września 2024. Tak jest. Czyli jeżeli chcielibyście rozliczyć zgodnie z prawem, i tymi regulacjami, te certyfikaty za rok 2023, to musielibyście po pierwsze nabyć nie tylko odpowiednią liczbę certyfikatów do emisji z 2023 roku, ale za rok, no załóżmy, że od 2020 jest nierozliczany, czyli za rok 2020, 2021, 2022. I dopiero 2023, bo jeżeli rozliczycie za 2023, to one się nie zaliczą tak jakby za 2023, tak tylko najdalej wymagalne, czyli powiedzmy 2020. No w tym przypadku 2021 bo to są jeszcze generacje tych certyfikatów, ale już może nie wchodźmy w my, takie szczegóły. Ale oprócz tego, że musicie nabyć nie tylko za ostatni rok te certyfikaty, tylko za 4 lata od kiedy nie były tak. rozliczone, to jeszcze musicie pomimo tego, że za 2020 rok otrzymaliście karę, czyli za 2021, 2022 nie otrzymaliście tej kary? Nie, postępowania w tym zakresie na razie nie zostały jeszcze wszczęte. To, yy, to musicie oprócz tego zapłacić karę. No i teraz jeżeli... Czyli musicie zapłacić, czyli musicie umorzyć wstecznie te certyfikaty, czyli zakupić te certyfikaty, aby je umorzyć i również zapłacić karę, pomimo, że ostatecznie te certyfikaty Rozliczycie i to nie wpłynie nie tylko na anulowanie kary albo chociażby na jej zmniejszenie? Nie. Nie wpłynie. Zgodnie z interpretacją przepisów, która została przedstawiona przez Śląski Wioś, ale to sądzę, że to nie jest odosobniona jakby interpretacja, z taką literalnym, dosłownym brzmieniem przepisów, tak to dokładnie wygląda. Co jest kolejnym absurdem. Na marginesie to jest najlepszy dowód na to, że ta mm, kara czy sposób uliczania kary jest sprzeczny z. No, Fundamentalnymi normami prawnymi jest przede wszystkim z konstytucją. Ja posłużyłem się w swojej wypowiedzi wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który w odniesieniu do bardzo analogicznego mechanizmu naliczania kary, on dotyczył innej materii, ale mechanizm był podobny, czyli kara była arbitralna i nie miało znaczenia, jej wysokość była sztywno określana, i nie miało żadnego znaczenia, jakie były okoliczności, Popełnienia, jakby. Czy nie roz... Nierozliczenia tych. Znaczy, tych... Tam, tam w tym wypadku chodziło o wycinkę drzew, więc jakie były okoliczności wycinki drzew? Czy ktoś wyciął drzewo, bo po prostu mu się nie podobało? Czy ktoś wyciął drzewo na przykład, bo nie wiem, bo, 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 bo jest biedny, cierpiał z zimna i chciał się ogrzać? Tak? Jak czujemy, że to jest trochę co innego. To jest, żeby się znowu jakimś przykładem posłużyć, obrazowym, to jest tak, jakbyśmy na przykład nałożyli karę za wybicie w szyby w samochodzie. To jest, jest kara. 10 tysięcy złotych kary za wybicie w szyby w samochodzie. Samochodzie. Każde wybicie szyby w samochodzie to jest 10 tysięcy. Nie ma znaczenia z jakiego powodu. Czy ja wracam z imprezy, yy, no, czy ktoś inny, no mi się akurat <grym> nie zdarza tak wracać, ale gdy, czy ktoś wraca z imprezy i wybije tą szybę pod wpływem jakiegoś impulsu, bo walien, tak po prostu ma taki kaprys. fajnie jest walność kamienia. Bo jest fajnie walne szybę. To zapłaci karę 10 tysięcy, a jeżeli ktoś wybije szybę, bo widzi dziecko, które jest zostawione omyłkowo, czy nie wiem, jakiegoś zwierzaka, cokolwiek w upale 40-stopniowym i grozi mu utrata życia i też wybije tą szybę, to bardzo fajnie, że uratował dziecko, ale musi zapłacić karę 10 tysięcy złotych. To mniej więcej ten mechanizm tak wygląda. I Trybunał Konstytucyjny w 2014 roku powiedział tak, nie może tak być i w takim zakresie, w jakim te przepisy to przewidują, czy tak, tak są rozumiane, to one są niezgodne z konstytucją. Czyli nie może tak być, że przy organ, przy nakładaniu kary nie bierze pod uwagę okoliczności, w których została, czy które doprowadziły do, do popełnienia bądź niewypełnienia obowiązku, który jest podstawą naliczenia kary. I teraz gdyby organ brał pod uwagę te okoliczności, a w moim przekonaniu powinien brać, to jest tak daleko jakby niezrozumiałe, tak daleko nielogiczne, czy tak mówiąc wprost niesprawiedliwe, czy nieuczciwe, Nakładanie kary za niemożliwe do zrealizowania zobowiązania no to jest po prostu absurdalne. No jakby brakuje mi słów, żeby to opisać. Więc dlatego, dlatego ten Trybunał Konstytucyjny w tym, w tym wypadku właśnie to pokazał. I to, co my mówimy tak. Jeżeli przyjąć taką interpretację przepisów, jaką przyjmuje wioś, który nałożył karę i wydał decyzję, to taka interpretacja jest najlepszym dowodem na niekonstytucyjność, na absurdalność tych przepisów. Czyli rozumiem, że... Nie liczy się powód, dla którego nie, rozliczy, nie zakupiliście, nie nabyliście tych certyfikatów, najpierw a później ich nie rozliczyliście. Czyli jeżeli nie rozliczyliście, bo po prostu nie mieliście pieniędzy, no bo jak wynika, ten 2021 rok, czyli po prostu. No, rzeczywiście, no, musielibyście przy zakładaniu yy, tego, że cały zakład działa bezkosztowo. Bezkosztowo, zadać. To jest no, absurdalne, znaczy, no, ale to za, załóżmy taką sytuację, nawet nie hipotetyczną, bo hipotetyczna sytuacja musi być możliwa do, do spełnienia. Taką abs absurdalną, abstrakcyjną sytuację, to musielibyście dołożyć ten 2021 roku 2024, ale ja widzę, że 2022 rok tu już mamy. No prawie 74 miliony musielibyście no dołożyć. A pierwsze 9 miesięcy tego roku to jest kolejne 26 milionów. Prawie 26 6 milionów. No i pytanie za co? I teraz tak. Jeżeli, za emisję gazów cieplarnianych. I jeżeli... Wy nie rozliczyliście tego, bo musielibyście dołożyć, co by skutkowało tym, że po prostu część byłaby, no nie moglibyście wykonywać swoich zadań, czyli część zagłębia byłaby nieogrzana albo byłaby nieogrzana w wystarczającym, w wystarczającym stopniu, czyli kaloryfery, kaloryfery zamiast gorące czy nawet ciepłe, w najlepszym razie byłyby letnie. To dostajecie tą samą karę. Znaczy... Jak, e, jak podmiot, który nie zakupił i nie rozliczył tych certyfikatów, bo na przykład postanowił, że trzeba wypłacić e, duże premie zarządowi. Dokładnie tak. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Czyli wy dostajecie karę. Nie ma żadnego znaczenia, z jakiego to jest e, Czyli gdyby powodem tego, że nie zakupiliście było to, że nie wiem, że wypłacono gigantyczne kary albo jakieś inne, inne rzeczy, to też kara wynosiłaby 240 8 niemalże 248 tak. milionów, czyli tu nie ma żadnego miarkowania, tak? Jak no, to z, z, jakby zgodnie z komunikacją mhm. w Wiosiu, no nie ma litości. No po prostu. Co więcej, ten komunikac... jeszcze Kolejną rzecz pokazuje: gdybyśmy dokonali e, umorzenia tych certyfikatów czy rozliczenia 4 maja, mhm. to też byśmy musieli zapłacić 250 milionów złotych. No, czyli o tym mówię. Podmiot, który nie rozliczy w jednym roku. Tak naprawdę jest ugotowany na kolejne lata, on już nigdy nie zacznie rozliczać, dlatego, tak. że, dlatego że musi po pierwsze rozliczyć w kolejnym roku wstecznie te, tak e, te certyfikaty, a nawet jeden dzień opóźnienia powoduje, że oprócz rozliczenia tych certyfikatów musi zapłacić, e, zapłacić karę, czyli 100 euro za każdy nierozliczony w e, certyfikat. Notabene to jest. E, mm, to jest niesłychane, że, że, że chyba był moment, kiedy te certyfikaty na niektórych giełdach były droższe niż 100 euro. 104 chyba, w, no, w czyli. Piku. czyli e... Ale co będzie jak te certyfikaty, Karolu, zaczną, będą kosztowały 170 euro? A co będzie, jak będą kosztowały 200 euro? To który podmiot polski. Będzie w stanie udźwignąć taki ciężar. Moim zdaniem żaden. Być może poradzą sobie z tym podmioty z kapitałem zagranicznym, dlatego że one mogą rozliczać sobie w ramach grupy. Czyli że mamy, nie wiem, podmiot zagraniczny, który ma u nas ciepło, ale, ale jest na terenie całej Unii Europejskiej w innych krajach, on ma inną pulę i on może sobie dowolnie przesuwać te certyfikaty. I w tym momencie on jest troszeczkę w innej sytuacji. To, to, to jest kolejny zarzut, który ja mam do tego systemu, on zabija konkurencyjność. Bo my nie konkurujemy na tym de facto, samy, na tym samym rynku w tym zakresie, tak? mamy, mamy inny rynek. E, bo certyfikat może kupić sobie uczestnik jeszcze innych rynków i go przenieść nawet za darmo do spółki, która jest na terenie, na terenie Polski. Ale to jest jeszcze kolejny koło, która się tam pojawia, e, które, które jest w, w, wprost sprzeczne z intencją, przynajmniej w teorii, ustawodawcy europejskiego i polskiego tak no bo celem jest stymulacja do rozwoju tych spółek czy ich przekierowywania czy inwestycji przez te spółki w źródła nieemisyjne bądź niskoemisyjne tak to jest cel przynajmniej hipotetyczny I teraz co się dzieje w takim wypadku jak nasz jeżeli my nie umorzymy e, tych uprawnień e, na czas tak? no bo nie masz czego ich zakupić więc nie masz czego umorzyć to jaki jest tego skutek skutek jest tego taki że musimy bilansowo w spółce E, e, ECE będzie Wytwarzanie stworzyć rezerwę celową na ten cel. Ta rezerwa celowa jest tak dużej wysokości, że ona powoduje, że stają się kapitały ujemne. To powoduje, że taka spółka staje się, mówiąc kolokwialnie, niebankowalna. Czyli żadna instytucja finansowa nie jest w stanie e, udzielić jakiegokolwiek finansowania. Co więcej, e, my ECE będzie Wytwarzanie musimy sporządzać jako, jako stuprocentowy, my mówiąc w tym momencie, mam na myśli ECB będzie S.A., jako to, że to jest nasza spółka córka, gdzie jesteśmy stuprocentowym udziałowcem tego podmiotu na dzień dzisiejszy, to musimy sporządzać sprawozdanie skonsolidowane. Czyli to również wpływa na wynik spółki matki. I teraz wiadomo, że nowe instalacje są bardzo drogie. Żaden podmiot nie jest w stanie ich sfinansować z, własnej, z własnych środków. Musi być jakieś, dodatku, jakieś wsparcie czy jakieś finansowanie dłużne. Ten system powoduje, że te podmioty jakby wypadają kompletnie z możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, czyli de facto nie są w stanie właśnie zrealizować tego celu, który jest, który jest główny już. Na, na marginesie jeszcze jedna kwestia, której też nie bierze się pod uwagę, to jest to, że te inwestycje w takie nisko bądź nieemisyjne źródła e, trwają lata. To nie jest jeden rok, to nie jest miesiąc, to są lata. Mamy wczoraj ogłoszenie przez, e, a propos tak zwanych małych reaktorów modułowych, SMR-ów. E, proces taki trwa przynajmniej 6 do 10 lat od momentu podjęcia decyzji i podpisania umowy. A przez te 10 lat przecież ludzie też muszą mieć ciepło. I to nie jest tak, że my możemy coś dzisiaj stworzyć na pstryknięcie palca. Ja tylko dodam, że na przykład na samą decyzję środowiskową spółka Nowy Będzin, czy spółka Czysta Energia, która, która za chwilę tak się będzie nazywała, która, ma, która chce wytworzyć, jest w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, w programie grantowym właśnie do stworzenia takiej ekologicznej, Instalacji, to czekamy prawie rok na samą decyzję administracyjną, decyzję środowiskową. To są procesy bardzo długotrwałe i nie da się tego, jakby, z dotknięciem czarodziejskiej różki zrobić. I tego ten system ETS też nie uwzględnia. No, to ja mam takie pytanie teraz: teraz mi się ono pojawiło. Wracam do 2021 roku. Jak tak zaczęliśmy, to kontynuujmy. Powinniście kupić za 185 milionów certyfikaty do emisji CO2. Tak jest. Ale, na przykład, mówicie, nie kupiliśmy tego, no ale załóżmy, z tych 180 dla równego rachunku 80, z tych 185 z 85 milionów przeznaczyliśmy zamiast na zakup certyfikatów, przeznaczyliśmy na to. Do czego skłonić nas chciano przez zakup tych certyfikatów? Przez system ETS. Przez, tak, przez system ETS, czyli te 85 milionów przeznaczyliśmy nie na zakup certyfikatów do emisji CO2 za ten rok, tylko na, przeznaczyliśmy na inwestycje w niskoemisyjne czy zeroemisyjne źródła energii. I idziecie, mówicie, dobra, tu rzeczywiście. Nie kupiliśmy, ale przeznaczyliśmy te pieniądze na to, żeby za parę lat po prostu nie, nie emitować tych gazów tak cieplarnianych, jest. nie truć. Czy to w jakikolwiek sposób zmniejsza wasze zobowiązanie, czy instytucje już, no WIOŚ, wiadomo, że WIOŚ nie działa sam z siebie, no, tylko gdzieś, ramy Ale prawne. twórca tego systemu, twórca tego systemu mówi, Fajnie, że przeznaczyliście te 85 milionów, ale mnie to nic nie obchodzi, bo powinniście zamiast przeznaczać te 85 milionów czy na inwestycje w niskoemisyjne, w niskoemisyjne źródła, powinniście przeznaczyć je na zakup certyfikatów. Tak. Dokładnie tak. Nie ma kompletnie żadnego znaczenia, gdybyśmy przeznaczyli te pieniądze nawet w odpowiedzi dokładnie takiej samej. Tu jest nawet 184 miliony certyfikaty. Tak. Eee, czyli to jest, no hipotetycznie, gdyby było nawet hipotetyka. 184 miliony przeznaczone na inwestycje, czyli pojawiłby się inwestor, tak. który by powiedział: To ja jeszcze dołożę tą mhm. brakującą i za 180 milionów. Dokładnie byłaby taka sama sytuacja. Z perspektywy prawa bylibyśmy uznani za podmiot, który nie realizuje obowiązku emisyjnego I który by nie dość, że yy, no, który by musi dodatkowo zostać obciążony jeszcze karą za niezrealizowanie obowiązku emisyjnego, pomimo tego, że przeznaczył środki na inwestycje w nisko czy bezemisyjne źródła. Ja chciałbym tu jeszcze na przykładzie tego roku 2021 pokazać pewną że dysproporcję, żeby państwo, państwo mieli okazję, jakby yy, zobaczyć skalę, o czym my mówimy. Cały koszt surowca, cały koszt paliwa to jest 80%. 1 milionów 8,5 miliona złotych, tak? A koszt zakupu uprawnień do emisji od spalenia tego węgla tej wartości to jest 184 miliony. No to pokazuje no, jakąś niezdumiałą dysproporcję, że tu po prostu jakby ta idea została oznaczona. Moim zdaniem podsumowując, ten system ETS w tym kształcie on jest odwrotnie skuteczny od celów, do których został powołany i tak naprawdę prowadzi do jego wypaczenia, do wypaczenia tej całej idei i na pewno nie pomaga sektorowi energetycznemu. Zaraz zanim przejdziemy do podsumowania odpowiedzi na to, co zrobić, to jeszcze jedno, jeszcze jedno pytanie. E, a czy ma znaczenie, bo powiedzmy spalacie tonę węgla i e, na tej podstawie musicie kupić uprawnienie do emisji dwóch ton dwutlenku węgla? W dużym proszczeniu, tak. No dobrze, a czy to ma znaczenie, czy spalacie ten węgiel w kotle i później idzie tam kominem, no nie, chcę, nie chcę wchodzić w szczegóły techniczne, czy to jest bez żadnego filtra, filtru, mhm. czy też jest jakiś najnowocześniejszy, który powoduje wyłapanie tej emisji takiej, jak jest obecnie możliwe, czyli tak naprawdę te emisja tego CO2 do atmosfery jest dużo niższa z powodu... Nowoczesnych y, mechanizmów filtrujących, które zamontowaliście. To się mówi o wyłapywaniu. Wyłapywaniu, tak, tak. Są takie mechanizmy. Są takie instalacje, które tak, są coraz tak, bardziej no, popularne. Tak. Z perspektywy obowiązujących dzisiaj przepisów prawa, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Nawet gdybyśmy wyłapali wszystkie, wszystko, czy cał, całe CO2 wyemitowane na kominie, mhm. mówiąc tak, tak obrazowo, i gdzieś tam y, odpowiednio to zutylizowali, y, to i tak musielibyśmy zapłacić za emisję dwóch bo, ton węgla. Dwóch ton węgla dwóch certyfikatów za dwóch, węgla, bo tak. punktem odniesienia do ustalenia tego zobowiązania nie jest wartość realna emisji, a jest, tylko to, co w jest, jest ilość węgla spalonego i przelicznika, które sobie przyjęło Kobizę jako dla elektrociepłowni do spalonego. Kobizę, bo pierwszy raz pada ta nazwa, to wyjaśnimy, że to jest krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami. Tak, dokładnie tak się nazywa. W, w skrócie kobizę. W skrócie kobizę, bo chyba pierwszy raz padła tata. No to to jest dla mnie, znaczy nie wiem co jest najbardziej absurdalne, ale to jest dla mnie naprawdę absurdalne, że musicie płacić, do, gdyby ktoś zamontował najnowocześniejsze filtry tak. i nie emitował tego, albo emitował bardzo mało, to i tak musi zapłacić tyle samo z tytułu, z tytułu em, praw do emisji, co... Największy truciciel, który wszystko emituje, jak leci z kotła, co tylko, co tylko do, na co tylko przyzwalają przepisy. No dobra, to przechodząc trochę do, może nie podsumowania, ale refleksji, temat na pewno dopiero zaczynamy, bo jesteście chyba pierwszą spółką, która dostała w tym i raczej nie ostatnią. Znaczy, jestem przekonany, że na pewno nie jesteśmy ostatnią spółką. Mam sygnały z rynku, z rozmów kularowych, z, z członkami zarządów innych dużych spółek, że wszyscy patrzą na przykład Będzina, patrzą na, na to, co się wydarzy z naszą elektrociepłownią, co to wywoła w systemie. Każdy wie, to jest ta limica Policjonela, że, że ten system jest, nie działa, że ten system jest źle uszyty, że on jest odwrotnie skuteczny do, do zamierzonych celów. I każdy jakby się przygląda tego hmm. Na to, jak, jak, jak tutaj, jakby jak z tego wypryniemy. Chciałbym tylko też jeszcze jedną rzecz uspokoić, że samo nałożenie kary żebyśmy też mieli obraz. To nie jest tak, że ta kara jest już wymagalna dzisiaj. Chciałbym też to powiedzieć, że my musimy dzisiaj tą karę zapłacić. W sensie, czy EC będzie wyważanie spółka z o. Dlatego, że ta kara jest dzisiaj, to jest decyzja organu pierwszej instancji, która jest zarówno nieprawomocna, jak i nieostateczna. Zarząd ECB będzie wyważanie, już zapowiedział odwołanie, a w świetle tych wątpliwości, o których mówimy, my stoimy na, przekona na, na przekonaniu i wierzymy w to, że uda nam się zwalczyć tą decyzję. Ona jest po prostu ze wszechmiar błędna. E, natomiast... E, E, niezbędna w tym celu będzie na pewno ingerencja e, ustawodawcy, e, ingerencja rządzących. Wierzę w to, że rządzący dostrzegą problem. To jest mój taki apel teraz do, zarówno do rządzących, jak i do władz samorządowych, jak i do mieszkańców, zwykłych mieszkańców. Bo dzisiaj jeszcze nie jest za późno. Dzisiaj jeszcze możemy ten problem rozwiązać. Dzisiaj jest moment, ale ostatni moment, na to, żeby podjąć się e, dyskusji na temat rozwiązań, które z jednej strony będą e, zapewniały transformację energetyczną i będą e, umożliwiały e, ten proces i jego postęp, ale będą uwzględniały zarazem realia ekonomiczne, e, czas, który potrzeba na ten proces i potrzeby e, mieszkańców, potrzeby odbiorców. Inaczej z tego nie wybrniemy. Dlatego, że problem z tego, co zrozumiałem z naszej rozmowy, nie dotyczy jednej elektrociepłowni Będzin, która z perspektywy spółki pewnie byłaby problemem, ale nie byłaby problemem z perspektywy, może gigantycznym z perspektywy państwa i całego sektora, ale to jest problem systemowy. Tak? Czyli to jest na bazie tej pierwszej, tego pierwszego podmiotu, który taką karę otrzymał, gdzieś, gdzieś robimy case study i, i po prostu yy, patrzymy na to, gdzie system nie działa, dlatego że za chwilę to może być, tak jak mówiłem na początku, bomba atomowa, wprawdzie z opóźnionym zapłonem, ale gdzieś już ten zapłon. Yy, ja bym, Karol, nie użył nieco innego porównania. Sprawa ECB to jest wierzchołek góry lodowej. To jest wierzchołek góry lodowej, z którą polska energetyka się zderzy, jeżeli nie wyciągnie z tego wniosku, jeżeli nie zmieni kursu tego statku energetycznego, widząc ten wierzchołek w oddali. Jeżeli nie zmieni kursu, to się z nią zderzy z moim odczuciu z opokarnym skutkiem dla polskiej energetyki. No to jest, znaczy chciałbym powiedzieć, że to jest ciekawy temat, który, który poruszyliśmy, znaczy on jest o tyle ciekawy, co straszny, tak? Również z mojej perspektywy jako osoby, która gdzieś jest bardzo mocno przekonana do celów klimatycznych, do zielonej energii i, tak, i, i, i tego typu rozwiązań, dlatego niewątpliwie temu, temu zjawisku... Dla którego EC będzie nie jest tylko przyczynkiem, będziemy się bardzo intensywnie przeglądać i pewnie będziemy chcieli zrobić cykl rozmów ze specjalistami, może z drugą stroną nie wiem kto tu jest z drugą stroną ale też, też liczymy, że specjaliści rynku ETS do nas przyjdą, wyjaśnią, jak to wygląda i skąd wziąć te brakujące pieniądze, na przykład w przypadku takich elektrociepłowni. Może tak jak mówisz rządzący problemy, problem systemowy i na pewno to jest coś, czemu przyglądać się trzeba dlatego, że mm, nadchodzi. zima już nadeszła i chyba każdy chciałby mieć ciepło w domach, dlatego tematu nie, nie wolno odpuścić, a po to są media, by patrzeć na rękę i mówić o problemach, które czasem są, nie są proste, ale są konieczne. Bo kiedy jeżeli przemilczymy je teraz, to za parę lat możemy mieć większy problem, a ja nie wiem, czy parę lat mamy. Moim zdaniem to jest ostatni dzwonek na to, aby poszukać systemowych rozwiązań tego problemu. Dlatego mówimy o tym dzisiaj i dzisiaj e, rozmawialiśmy o tym z prezesem zarządu spółki e, Elektrociepownia Będzin SA, panem Marcinem Chodkowskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Karolu. Dziękuję państwu.